Następna pieśń to Archanioł Boży Gabriel, chyba najbardziej znana, a w każdym razie jedna z najbardziej znanych i kojarzących się z Adwentem, chociaż też chętnie śpiewana 25 marca w święto zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Podjąć konsternację na kościele, bo jest tak mocno związana z Adwentem, że kiedy nagle ludzie słyszą to w Wielkim Poście de facto, 23 marca, i nagle Archanioł Boży Gabriel, wszyscy mówią, coś chyba organista wypił, coś się pomyliło, jak to Wielki Post, adwentowe pieśni śpiewa, ale jak najbardziej w porządku, no bo to jest, opowiada o zwiastowaniu właśnie. Ale jest tutaj i zawsze staramy się też umieszczać w śpiewnikach, niekoniecznie po to, żeby ją zaśpiewać, bo na ogół wszyscy ją znają, ale choćby po to, żeby zobaczyć wszystkie zwrotki, których jest znacznie więcej, bo jak być może niektórzy wiedzą, często jest tak, że na współczesnej mszy jest czas tylko na dwie zwrotki. To jest słynna sprawa, ponieważ opowiada o tym, że Archanioł został posłany, pozdrowił ją i Panna się wielce zdumiała, pokorniutko się skłoniła, zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi i kończy się pieśń. I nikt jakoś, znaczy, no, myślę, że dużo ludzi się dziwi tutaj, wiele osób zwraca na to uwagę, że to jest po prostu kompletny nonsens. No, że w zasadzie taki przekaz, że właściwie to raty po nic, bo Panna była taka wstydliwa i ona zasmuciła się i nic nie rzekła. A potem się dopiero zaczyna tak naprawdę. Przepiękne zwrotki, przepiękne teksty, coś wspaniałego, naprawdę to jest przepiękna pieśń. No, nie wiem, czy mielibyście ochotę ją zaśpiewać, te wszystkie zwrotki. Jak to brzmi? To może zaśpiewajmy, bo czasami jest tak, że człowiek jedyną szansę zaśpiewać to ma właśnie gdzieś w takich okazjach. Tak jak 39 zwrotek Ogrodzie Oliwnej, co się śpiewa przez 40 minut. Ale to jest rzeczywiście wtedy nabożeństwo bardzo mocne, że tam są bardzo mocne sformułowania w tym Ogrodzie Oliwnym, na przykład, że gwoździe, którymi Pana Jezusa przybijano, że sękowe były, wlokły z sobą żyły. Tak straszliwe są te teksty, że rzeczywiście rozważanie męki pańskiej jest bardzo głębokie przy śpiewaniu. Zwykle wydawałoby się pieśni, którą każdy zna, bo Ogrodzie Oliwne, no ale też się śpiewa jedno albo dwie zwrotki i nikt nie wie, że ich jest 39. I zazwyczaj to jest taki wyznacznik też, jak ktoś chce sprawdzić, czy jakiś śpiewnik, który znalazł, jest wartościowy. Wystarczy sprawdzić Ogrodzie Oliwne, bo zawsze jest, ile ma zwrotek. Jeżeli ma 39, to znaczy, że jest wartościowy. Myślę, że wszyscy znamy melodię Archanioł Boży Gabriel. Gdyby jednak ktoś nie znał, to śpiewając... Dobry wieczór. Śpiewając kilka zwrotek, można Pana Lecha tam posadzić na górze. To co, Adaś? Podegrasz? Tak? A jaka to melodia? To do kościoła. Jaka to melodia? Nie. Archanioł Boże Gabriel. Archanioł, darami Boże Gabriel. Się tego nie nauczę, bo akurat grałem to z partynomeliki tylko na razie. Myślę, że to... Dobrze, no to podciągnij burton. Nie, ja bym na parę, bo to było nie mam partynomeliki. Jeżeli ktoś nie zna, to będzie się uczył śpiewać, a ty będziesz uczył. Same zyski. Nie będę trafiał w nuty, ale nie przejmujcie się. Nie. Albo na scenie, albo... Tak, tak, bo tak... Albo te... Prosimy na stora na scenę. No właśnie, my tutaj mamy miejsce. Nie, tak myślę, że... nie, no myślę, że będzie tak szalnie. To co? Grajcie. Dziadu.